Szumi Historie, czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa. Witam serdecznie. Dzisiejszy temat będzie dosyć trudny, można by powiedzieć ponury i przygnębiający. Ale w związku z tym, że jedną rocznicę mieliśmy niedawno, druga właśnie się do nas zbliża, to uznałem, że to dobry moment, aby wprowadzić was w ten temat. Konkretnie mówię tutaj o datach 25 stycznia i 9 maja. Fanatycy historii pewnie już się domyślają, o czym mówię, natomiast pozostałych przytrzymam w napięciu i dowiecie się, do czego odnoszą się te daty w późniejszym czasie tego odcinka. Tematem dzisiejszego odcinka będzie Koncentrationslager Stutthof, obóz koncentracyjny Stutthof nieopodal wsi Stutowo na Pomorzu. Był na pewno jednym z najdłużej działających nazistowskich obozów w czasie II wojny światowej, a już na pewno najdłużej funkcjonującym obozem na dzisiejszych ziemiach polskich. Jego budowa zaczyna się jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Z inicjatywy władz Wolnego Miasta Gdańska. 2 września 1939 roku do obozu zostaje skierowany pierwszy transport, którym przede wszystkim przybyli księża, nauczyciele, ludzie, którzy zaangażowali się w działalność propolską bądź za działalność uznaną za antyniemiecką. Blisko 150 osób. Sporo z nich zginęło w styczniu 1940 roku poprzez rozstrzelanie. Warunki w Stutthofie były naprawdę nieciekawe, zresztą jak w większości obozów. Ale lokalizacja tego obozu powodowała, że ucieczka była bardzo trudna, można nawet powiedzieć, że prawie niemożliwa, ponieważ w pewnym sensie obóz z trzech stron był otoczony wodą. Mamy Zatokę Gdańską, mamy Mierzeję Wiślaną, mamy Zalew Wiślany. Uciekać można tylko w jedną stronę, co nie daje dobrych perspektyw. Obóz w Stutthofie na pewno też był jednym z najbardziej rozbudowanych strukturalnie obozów, jakie funkcjonowały w czasie II wojny światowej. Ponieważ miał bardzo wiele podobozów. Chociażby pracownicy, którzy zostali pracownikami przymusowymi Stoczni Gdańskiej w czasie II wojny światowej, de facto podlegali pod zarząd obozu Stutthof. Byli więźniami obozu koncentracyjnego. Praca w takim obozie nie należała do łatwych. Wręcz można powiedzieć, że była to praca katorżnicza i bardzo ciężka. W Stutthofie między innymi wyrabiano cegły. Stosunkowo dosyć prosta i powtarzalna praca, niemniej jednak bardzo ciężka. W Gdańsku w Muzeum II Wojny Światowej można zobaczyć lorę. No, taki wózek kolejowy, który służył do przemieszczania tych cegieł. Do takiego wózka proszę sobie wyobrazić, że wchodzi prawie tona. Do takiego wózka oddelegowanych było maksymalnie dwóch pracowników. Przez cały dzień przesuwać wózek z jednego miejsca na drugi z toną urobku to nie jest proste zadanie. Z całą pewnością można powiedzieć, że docelowo miał być to jeden z największych obozów koncentracyjnych zbudowanych przez III Rzeszę. Na szczęście, to też można powiedzieć z całą śmiałością, na szczęście Niemcom nie udało się zrealizować tego projektu. Tak dla porównania, przez całą wojnę, przez Stutthof przewinęło się jakieś 110 tysięcy więźniów. 65 tysięcy osób tam zmarło. Wyobraźcie sobie, że po docelowej rozbudowie obozu tam miało być ich znacznie, znacznie więcej. Najlepiej niech o tym świadczy kuchnia, którą Niemcy zdążyli zbudować, a ruiny jej stoją do dnia dzisiejszego. Ponoć ta kuchnia miała być w stanie wykarmić 100 tysięcy osób dziennie, o ile to, co tam przygotowywano, można nazwać w ogóle posiłkiem. Ale tak czy tak, 100 tysięcy osób dziennie miało się żywić w tej kuchni. Więc możemy się tylko cieszyć, że ten projekt nie został dokończony. Niemniej jednak spore środki zostały w to zaangażowane. Poza tym, że została zbudowana kuchnia, to Niemcy również kilka hektarów lasu pokryli kanalizacją, tak aby docelowo karczować las i stawiać tam kolejne baraki. Niemniej jednak na szczęście wojna nie poszła po ich myśli. Na szczęście ten projekt nie został dokończony i w pewnym sensie można powiedzieć, że na szczęście, że tylko tak niewiele osób tam ucierpiało. Nie zrozumcie mnie źle, nie chcę powiedzieć, że 100 tysięcy osób to jest mało. To jest mało w kontekście tego, jakie były plany dotyczące tego miejsca, które na szczęście nie zostały zrealizowane. A wszystkim, którzy tam cierpieli i ginęli, naprawdę z całego serca współczuję. A teraz parę takich bardzo brutalnych ciekawostek. Jedną z ulubionych rozrywek strażników
było rzucanie ludzi psom na pożarcie. Wygłodniałe psy były napuszczane na więźniów i ku uciesze wartowników po prostu rozszarpywały tych ludzi na strzępy. Więźniowie byli tam katowani, byli tam dręczeni, byli tam bici. A za co można było być pokaranym tego typu traktowaniem? Chociażby za krzywe spojrzenie. I to krzywe w mniemaniu strażników obozowych. Po prostu wystarczyło, że uznali, że ktoś się na nich krzywo spojrzał. I to powodowało, że byli w stanie go zakatować na śmierć. W Sutowie nie było takich komór gazowych, jak możecie kojarzyć z różnego rodzaju filmów czy dokumentów. Tam uśmiercanie ludzi odbywało się w bardzo specyficzny sposób. Na teren obozu była doprowadzona kolej. Więźniów informowano o tym, że będą przeniesieni do innego obozu. Wsiadali do takiego wagonu, ale kto był na Mierzei Wiślanej, ten wie, że do dzisiaj pociągi, które tam się poruszają, nie są zelektryfikowane, tylko są spalinowe. Proszę sobie teraz wyobrazić, że taka lokomotywa miała podłączoną rurę wydechową prosto do tego wagonu. Odpalając silnik, spaliny zaczynały dostawać się do wagonu. Ten pociąg nawet ruszał, tak żeby więźniowie myśleli, że naprawdę będą przeniesieni do innego obozu. Natomiast w spalinach, w takich oparach, nie idzie oddychać. I pociąg odjeżdżał kawałeczek od obozu i za chwileczkę do niego wracał z martwymi więźniami. Skala eksterminacji tak się rozwinęła, że infrastruktura obozowa w postaci pieców krematoryjnych, które tam się znajdowały, przestała być wystarczająca. Więźniów palono na stosach. Dzisiaj powiedzielibyśmy nie opodal obozu. Natomiast według pierwotnych planów te stosy są w miejscu, gdzie obóz miał być jeszcze rozbudowywany. Gdy Niemcy zrozumieli, że wojna nie idzie po ich myśli i porażka jest coraz bliższa, mimo wszystko postanowili zacierać ślady po tego typu zbrodniach, podejmować bardzo nieracjonalne decyzje, między innymi taką jak, w cudzysłowie, ewakuacja więźniów ze Stutthofu, która nam bardziej znana jest pod hasłem Marsz Śmierci. 25 stycznia 1945 roku ze Stutthofu wyrusza pierwszy Marsz Śmierci, w którym wzięło udział blisko 33 tysiące osób. 11 z samego obozu centralnego i 22 tysiące z innych podobozów. Styczeń, zima. I od razu mówię, że zima w 1945 roku nie wyglądała tak jak ta, która właśnie się kończy. Było zimno, mroźno, było dużo śniegu, a więźniowie w najlepszym wypadku mieli na nogach drewniane chodaki. Nie mieli ciepłych ubrań. Zostają wyprowadzeni z obozu. Tak, aby udać się w głąb Rzeszy. Władze nazistowskie mają jeszcze nadzieję, że ci więźniowie do czegoś się jeszcze przydadzą. Jeszcze pchną niemiecki przemysł, po prostu chcą do cna wykorzystać tanią siłę roboczą. Niemniej jednak front przemieszcza się nieco szybciej niż Niemcy zakładali. I w pewnym momencie można powiedzieć, że zostają otoczeni. Zmienia się kierunek Marszu Śmierci na północ. Może do Pucka, może część osób uda się zabrać statkami. W tych koszmarnych warunkach tysiące z nich zmarło. Cmentarze upamiętniające ten tragiczny marsz są rozsiane po całym Pomorzu, chociażby w Luzinie, chociażby w Rybnie. 25 stycznia 1945 roku to pierwsza z dwóch dat, o których wspomniałem na początku odcinka. Druga to 9 maja 1945 roku, ostateczne rozwiązanie obozu koncentracyjnego. Ale okazuje się, że część ludzi niedługo po wojnie wraca w tamto miejsce. Ale nie mówię tutaj o zbrodniarzach, którzy być może chcieliby jeszcze w jakiś sposób ukrywać ślady zbrodni. Mówię o samych więźniach. Wojna wielu z nich pozbawiła rodzin. Domostwa i majątki przepadły w działaniach wojennych. Okazuje się, że jedyne miejsce, gdzie można zamieszkać, to dobrze znany obóz. Część ludzi po prostu tam się tymczasowo wprowadziła. Dzisiaj na terenie obozu jest muzeum, które upamiętnia ludzi, którzy tam zginęli i tę straszną tragedię. Niemniej jednak to, co jest terenem muzealnym dzisiaj, to tylko ta pierwsza część obozu, bez rozbudowy. Gdyby ten projekt został zakończony, to spora część okolicznych lasów, które otaczają teren muzealny, należałaby do obozu. A wiecie, co w tym wszystkim jeszcze jest straszne? W latach 60. w Stutthofie było sanatorium, uzdrowisko. W budynku komendantury obozu odbywały się dancingi dla kuracjuszy tuż po
pod płotem od obozu, kilkaset metrów od miejsc, gdzie były stosy, od miejsca, gdzie do dzisiaj znajdują się krematoria. To kolejna smutna część historii obozu w Stutthofie. I takich smutnych historii, rozpatrując każdego więźnia indywidualnie, różnego rodzaju tragedie, które tam się wydarzyły, o których wam dzisiaj nie powiedziałem, można by jeszcze opowiadać bardzo długo i zeszłaby na tym pewnie cała noc. Ale dzisiaj pozwolę sobie na tym skończyć. Dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. I do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku. Szumi historie, czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.